Witam Was na kanale Videoblog Tech. Dzisiaj spróbujemy sfleszować kartę RX 480 BIOSem z RX-a 580. Jeszcze nie wiem, jaki będzie tego efekt, ponieważ nie robiłem tego wcześniej. Jeżeli coś padnie podczas fleszu, to oczywiście też to zobaczycie. Zawsze jest takie niebezpieczeństwo, szczególnie jeżeli posiadamy RX-a w wersji z jednym BIOSem. Dlatego ja jakiś czas temu zaopatrzyłem się w wersję RX 480 8 GB od Sapphire'a właśnie z dwoma BIOSami. Jest to bezpieczniejsze w przypadku, gdy uszkodzimy źle, sfleszujemy jeden BIOS. Zawsze możemy za pomocą drugiego przywrócić ten pierwszy do stanu używalności. Natomiast jeżeli by się okazało, że mamy jednak jeden BIOS w karcie i coś nam nie pójdzie, też jest na to metoda, w zasadzie dwie albo nawet trzy, bez użycia lutownicy, jak odtworzyć ten BIOS, ale to może w innym odcinku pokażę sobie taki właśnie warsztatowy odcinek, jak odtworzyć BIOS uszkodzonej karty graficznej po złym fleszowaniu. Dzisiaj skupimy się na przeróbce RX-a 480 w RX-a 580, ale uwaga, tak jak mówię, pierwsze niebezpieczeństwo, jeżeli mamy pojedynczy BIOS, musicie się liczyć z tym, że coś może pójść nie tak, bo nie wszystkie karty udaje się sfleszować tak, żeby działało jako 580. Czasem niestety po ponownym uruchomieniu możemy zobaczyć czarny ekran i mieć problem z odtworzeniem BIOSa. Zapraszam do tego testowego, laboratoryjnego i warsztatowego odcinka. Będziemy korzystali z tego BIOSu RX 580 8 GB od Sapphire'a, wersja Nitro Plus Limited Edition. On ma bazowo 1411 MHz na rdzeniu graficznym i 2000 MHz na pamięciach. Z racji tego musimy tutaj w oprogramowaniu Aorus Engine również ustawić takie taktowanie dla naszego rdzenia graficznego. W Aorus Engine przy XTR-ze RX 580 mamy do wyboru 3 Silent Mode, który właśnie ustawia częstotliwość na 1411 MHz, mamy Gaming, który ustawia na 1425, rdzeń procesora, rdzeń graficzny i tryb OC Mode, w którym mamy 1439 MHz. Ale żeby można było wiarygodnie porównać osiągi w grach, ustawimy oczywiście Aorusa na 1411 MHz, czyli na takim samym, jak będziemy fleszować RX-a 480. Dobrze, przygotowani jesteśmy do fleszowania. Jak widzicie, mam odpalone GPU-Z, które pokazuje, że karta jest 480 RX założona do naszego komputera i ją będziemy fleszować. Używam do tego troszkę zmienionego programu ATFlash. Ma on takiego egzeka, który wymusza fleszowanie, że tak powiem, za wszelką cenę. To znaczy nie zważa na to, czy bity parzystości się zgadzają pomiędzy tymi dwoma BIOSami, bo w innym przypadku niestety wyrzuci nam komunikat, że ten BIOS nie pasuje do tej karty graficznej. Odpalamy, w tym katalogu musi być już przygotowany BIOS z internetu pobrany od karty, od wersji RX 580, musi się on nazywać rx580.rom. Odpalamy tego egzeka jako administrator. I jak widzicie, odpalamy tego egzeka i nam program to fleszuje. I za chwileczkę się okaże, czy nasz RX 480 stanie się pełnowartościowym RX-em 580, czy też będziemy musieli bawić się w odzyskiwanie BIOS-u. Proszę, restart system to complete BIOS update. Press any key to continue. Niebezpieczeństwo, które zachodzi po sfleszowaniu, jeżeli karta RX 580, z której braliśmy BIOS, ma inaczej ułożone porty wyjścia, czyli DisplayPorty, HDMI, niż karta, którą fleszujemy, część z portów wyjścia, część ze złączy może po prostu nie działać w naszej karcie, więc zaraz po starcie systemu, po sfleszowaniu możemy zobaczyć czarny ekran. Nie przerażcie się tym, tylko sprawdzajcie po kolei, które ze złącz DisplayPort, HDMI bądź też DVI, jeżeli je posiadacie, będzie działało. Któreś na pewno powinno zadziałać. Ciemność widzę na razie, jeszcze się nie uruchomił. Uruchamia się, zobaczymy, czy coś będzie widać, czy da sygnał na monitor, czy nie da sygnału na monitor. Nie wiem, czy to będzie widać, powinno być widać. RX 580, moi drodzy. 1411 MHz na procesorze graficznym 2000, tak jak miało być.
na pamięciach, czyli na chwilę obecną to jest nieźle. Natomiast to oczywiście nie oznacza, że będziemy mieli stabilną tą kartę w grach i tak dalej. Teraz to wszystko będzie wymagało testów i za chwileczkę pokażę Wam, czy faktycznie ta karta stała się 480, czy daje radę, czy się nie wiesza, bo podobno najlepszym testem właśnie po sfleszowaniu 480 do 580 jest odpalenie Wiedźmina Trójki. Jeżeli ma się wywalić, to podobno się wywala właśnie w Wiedźminie Trójce. Żeby nie było, to pokażę Wam, że tu jest faktycznie założony ten Sapphire RX 500, 480, już teraz 580. O, zwiększyłem ISO, teraz widać. Jedna wtyczka, 480, która siłą rzeczy stała się 580. Żeby osiągnąć stabilność po zmianie BIOS-u na BIOS od RX 580, musiałem 480 podnieść trochę voltage rdzenia graficznego na plus 24 mV. W przeciwnym wypadku karta crashowała się w grach. Najpierw wyskakiwały artefakty, a później ciemny ekran i wyjście do pulpitu. Power limit jest ustawiony też na 50, plus 50. No i jak widzicie, 1411 MHz rdzenia graficznego. Tutaj możecie zobaczyć, że podczas testów to jest wyjście w celu sprawdzenia temperatury, wyjście do Windowsa. Podczas testów cały czas to taktowanie jest stabilne. Ani razu nam tutaj nie spadło. Ani pamięci, ani rdzenia graficznego. Także jest dobrze. Niestety okupione jest to dosyć wysokimi temperaturami, ale o tym za chwilę będziemy mówić w podsumowaniu. Dobra, nie byłbym sobą, jakby nie sprawdził, czy nie można jeszcze podkręcić bardziej tej karty RX-a 480 z BIOS-em od 580. Słyszycie pewnie szum, karta pracuje teraz na 100% obrotów, wentylator jest się kręcony na 100% obrotów. To jest, moi drodzy, nie na 100% jeszcze. 2700 obrotów, pobór prądu 142 W maksymalny akurat, 1,275 V. Zasilanie rdzenia graficznego, a karta jest podkręcona, ustawiona na 1450 MHz i pamięć bez zmian, nie ruszałem pamięci, 2000 MHz, maksymalna temperatura 68 stopni, ale co ciekawe, jak widzicie, test działa bez problemu, gdzieś tam w tle się kręci. Volley Benchmark. Volley, nie Volley, tylko Volley Benchmark. Co ciekawe, moi drodzy, core voltage ustawiony plus na fulla praktycznie, plus 96, plus 100, power limit plus 50, 1450 MHz i 67-68 temperatury. Można by troszeczkę z nimi zejść jeszcze, troszkę skręcić te obroty wentylatora tej karty graficznej, żeby było ciszej, aczkolwiek wtedy te temperatury skoczą i karta staje się niestabilna. No, także udało się osiągnąć wynik RX-a 580 Sapphire'a z Limited Edition, który ma właśnie ustawiony stokowo 1450 MHz w tej wersji najmocniejszej. Karta jest stabilna, jak widzicie, nie zrzuca zegarów, 1450 MHz cały czas, 2000 MHz na pamięci cały czas. No i temperatura sterująca w granicach 69 stopni. Generalnie maksymalna temperatura przy chłodzeniu ustawionym na 100%, przy wentylatorach pracujących na 100%, to jest 75 stopni. Więc jakbyśmy je opuścili do 70%, powiedzmy, to już mogłaby skoczyć na niebezpieczny poziom. Stąd też, tak jak mówiłem na początku filmu, chłodzenie RX-a 480 nie jest przystosowane do osiągania takich wydajności. To znaczy, daje sobie radę, jak widać, natomiast jest to okupione naprawdę bardzo, bardzo dużym hałasem. Jeszcze Wam pokażę, żeby nie było, że biosik mamy od 580 zapodany do tej 480. Eksperyment uważam za udany. Niekoniecznie jest to mądry pomysł, ale jest na pewno udany. Przynajmniej w tym przypadku. Według serwisu TechPower App około 70, niecałych 70% RX-ów 480 przyjmuje BIOSy od 580. Z czym to się wiąże? Na pewno z jednej strony dorównujemy osiągami natywnym RX-om 580, które opuszczają fabrykę. Z drugiej strony
Żeby schłodzić RX-a 480 z BIOS-em od RX-a 580, musimy naprawdę ustawić dużo wyżej krzywę wentylatorów, ręcznie to zrobić. Nie ma co liczyć na automat karty graficznej, ponieważ on nie jest przystosowany do tak dużego wydzielania ciepła i tak szybkiego rozgrzewania się procesora graficznego, więc te wentylatory musimy ustawić bardzo wysoko ręcznie. Przy 86-7 stopniach następował throttling 480 z BIOS-em od 580, po czym karta resetowała system, zawieszała system, czarny ekran i tyle. Bez ustawionej ręcznie krzywej wentylatorów. Natomiast z ustawioną ręcznie krzywą wentylatorów, mniej więcej przy 70 stopniach wentylatory pracowały na 70% obrotów, przy 80 na 80, przy 85 stopniach były już ustawione na 100%. Idąc dalej, zwiększa się diametralnie hałas. Wentylatory potrafią przy pełnym obciążeniu pracować z prędkością powyżej 3000 obrotów na minutę, co generuje olbrzymi hałas niecałych 50 dB z odległości pół metra od komputera. Jest to hałas, przy którym żaden raczej z normalnych graczy nie jest w stanie wytrzymać, nawet z założonymi słuchawkami na uszach. Do tego dochodzi, moi drodzy, problem z poborem prądu, ponieważ RX 580 ma wtyczkę zarówno 8, jak też 6-pinową, natomiast RX 480 mają przeważnie tylko wtyczki 8-pinowe, więc ta karta po wgraniu BIOS-u od 580 pobiera zdecydowanie więcej energii, więcej prądu. Dochodzi to zużycie nawet do plus 100 W. Skądś ten prąd musi czerpać. Oczywiście weźmie sobie i z szyny PCIe i też wtyczką 8-pinową go sobie pociągnie. Natomiast ona nie jest przystosowana do tak dużego poboru prądu, co może skutkować tym, że albo uszkodzimy po jakimś czasie naszą kartę graficzną, albo też, nie daj Boże, możemy spowodować uszkodzenie slotu PCIe naszej płyty głównej, bądź też samej płyty głównej, więc jest to bardzo ryzykowne. Do tego znowu dochodzi jeszcze problem z degradacją procesora przez, można już to nazwać, bardzo wysoki overclocking RX 480, który generalnie z BIOS-em swoim fabrycznym nie pozwalał na ustawienie, na osiągnięcie takich efektów, jak mamy tutaj po wgraniu BIOS-u od RX 580 i jeszcze ustawieniu go na wyżej, na 1450 MHz, więc ta degradacja też będzie postępowała zdecydowanie szybciej. Dorównaliśmy 580, natomiast uważam, że ten zabieg nie jest warty ryzykowania, po pierwsze złego sfleszowania karty graficznej i później problemów nerwów związanych z odkręcaniem tego procesu. Pół biedy jeszcze, jak mamy dwa BIOSy, gorzej jak mamy jeden BIOS i nam nie wyjdzie. Po drugie, o wiele większe zużycie energii, które grozi uszkodzeniem karty graficznej. Po trzecie, problem ze schłodzeniem RX 480 z BIOS-em od 580. Jest to naprawdę nie lada wyczyn, okupiony strasznie głośną pracą wentylatorów. Więc eksperyment się powiódł, ale de facto jest bez sensu i nikomu nie polecam, odradzam i nie biorę jakiejkolwiek odpowiedzialności za to, że coś będzie takiego robił we własnym zaciszu domowym i mu nie wyjdzie. Także nie zwalajcie później na mnie winy, bo to, że mnie się udało to zrobić, nie oznacza absolutnie, że Wam uda się zrobić to samo z Waszymi kartami graficznymi. Więc ja umywam rączki i, moi drodzy, co złego, to nie ja. Ode mnie to tyle. Jeżeli się film podobał, dajcie kciuki w górę. Jak zwykle nie zapomnijcie proszę o subskrypcji mojego kanału. Dzięki serdeczne za oglądanie i do zobaczenia niedługo w kolejnych warsztatowych, technicznych i też testowych filmach na moim kanale. Pozdrawiam Was, Wideoblog Tech. Cześć.